Witajcie w muzycznej strefie. Wybiła godzina 19, startujemy. Dzisiaj będzie trochę kontrowersyjnie, a to za sprawą gościa, który na pewno dał się poznać szerszej publiczności z programu Mass Media Music. Dokładnie, jest to raper ze Śląska. Ja tylko jeszcze chciałem pozdrowić taką rodzinkę z Ursusa, pozdrawiam serdecznie. Ja się też dołączam. Jest to raper, no, który jeszcze tak jakby w środowisko hip-hopowe mocno, jakbym powiedział, no nie jest jeszcze zakorzeniony. Chociaż nie wiadomo, może jego przyszła płyta okaże się, że zajmie całkiem zacną i ważną pozycję. Ale kurczę, mamy bardzo fajne płyty do wygrania, płyty tak, PZ-a, Radio PZ. Są do wygrania płytki i wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Czy Sebastian Biały dał się poznać w programie Mass Be The Music? Jak dobrze mnie słuchaliście, to już znacie odpowiedź i szybko łapiecie za telefon, wysyłacie odpowiedź pod numer telefonu 72212. No tak, a my dla tych wszystkich, których dopadł kredyt, kryzys i słabizna, mamy dedykację od Meza. Kryzys! Zaczęliśmy się tylko mijać w biegu i powiało mrozem, jakby to był biegun śniegu. Pomyślałem, nie obędzie się bez rozlewu gniewu. Nasz egoizm to wszystko dzięki niemu. Turbulencje, wzajemne pretensje. Potem coś się stało, nas to huczało od plotek. Czemu znów robisz mi na złość kotek? Nie chodzi o detale, chodzi o istotę rzeczy. Pytam, ile razy dzisiaj jeszcze mnie poniżysz? Pytam, ile razy będę musiał ci ubliżyć? Stawiam na tobie krzyżyk. Mamy kryzys, kryzys, kryzys. Kryzys w nas, mija czas. Na froncie ty, na froncie ja. Już nie chcę tak. Zrozum, że dobrze chcę. Już nie mam sił tłumaczyć się. Mamy kryzys, kryzys, kryzys. Miałem obawy, gdy pojawiły się pierwsze objawy, sygnały. Potem indeksy miłości zanurkowały. Indeks szaleństwa poszybował ku niebu. Nasz egoizm, to wszystko dzięki niemu. Świat jest dziwny, byłem naiwny. Ale gdybym wiedział, nie szedłbym tą drogą nigdy. Gdybym wiedział, jak to wszystko się poplącze. A zło się rozrośnie, otoczy nas jak pnącze. Zrozum, chcę, by w końcu było dobrze. Kiedy w końcu to do ciebie dotrze. Kłótnie, czuję się okrutnie zły. Nie wiem sam już, kto zaczął, ja czy ty. Kryzys w nas, mija czas. Na froncie ty, na froncie ja. Już nie chcę tak. Zrozum, że dobrze chcę. Już nie mam sił tłumaczyć się. Tak mija kolejna noc na froncie. Kiedy w końcu wstanie słońce? Chcę, by w końcu było dobrze. Kiedy w końcu to do ciebie dotrze. I tak mija kolejna noc na froncie. Kiedy w końcu wstanie słońce? Chcę, by w końcu I czas na ploteczki. Dzisiaj zaczniemy sobie plotkę od kogoś, kto jest i muzykiem, i aktorem, i celebrytą, i chyba w porządku też ziomeczkiem. Jak najbardziej, masz rację, porozmawiamy sobie, poplotkujemy o Pawle Małaszyńskim. Jak doskonale wiecie, jest liderem zespołu Kocis, zresztą gościł w muzycznej strefie. No i tutaj gra bardzo, bardzo dużo koncertów ze swoją kapelą. Wydał już dwie płyty, koncertuje, no ale jednocześnie gra główną rolę w jednym z seriali TVN-owskich. Co się okazuje? No na te zdjęcia niestety przychodzi trochę niewyspany, wpada w ostatniej chwili. Jego myśli plączą pewnie jeszcze po tych koncertach. Gdzieś tam patrzy na ten tłum, który sobie faluje, a tutaj musi się skupić na roli. No i tutaj
małe zgrzyty zaczynają być. Myślę, że to on sobie jakoś to pogodzi. Na pewno jest mu trudno tak zorganizować dobrze czas, bo i koncerty, tak, i przecież gra w serialu, tak, no to no wszystko to jest logistyka moim zdaniem. Ale on sobie jakoś poradzi, no gra też w teatrze, chyba z tego co wiem. Także no, a to, że przychodzi zmęczony, no jest dobrym aktorem. Myślę, że on nawet na zmęczeniu gra dobrze. Poza tym lekarze zawsze są zmęczeni, bo przecież biorą dyżury, operacje, to wszystko. Czy on jest bardzo wiarygodny, tak? Dokładnie, no. No to dobrze, czyli w takim razie będziemy obserwować i życzymy cudownej kariery muzycznej. Zapraszamy oczywiście do muzycznej strefy. No i teraz kolejna informacja. Wczoraj stuknęła 30 komu? Zespołowi BAIM. Wszystkiego najlepszego. Wczoraj okrągła, piękna rocznica. No i tak naprawdę od momentu, kiedy zespół powstał, minęło 2 miesiące. Jak zagrali swój pierwszy hit, pokazali się szerszej publiczności, czyli Piechotą do lata. No i co się wydarzyło? Później młoda Beata wróciła do szkoły i jej polonistka stwierdziła, że napisała ten tekst, no niestety taki troszeczkę infantylny, na co Beata szczerze odpowiedziała, że właśnie napisała go na języku polskim, bo czytając Orzeszkową nudziła się. W związku z tym, proszę bardzo, no tak naprawdę tutaj polonistka może była zazdrosna, ona sobie zdobyła tutaj, wiesz, rzeszę swoich fanów, a dodatkowo tak naprawdę chciała się również Beata popisać przed swoim mężem, tak? Znaczy teraz już mężem, ale wtedy jeszcze chłopakiem, w którym była bardzo zakochana. No proszę bardzo, no to chyba jej się udało. Udało się. No mi się wydaje, że to jest całkiem fajne spostrzeżenie, że na języku polskim niekoniecznie trzeba się tylko uczyć, można też pisać książki, wiersze, piosenki, rysować coś na przykład. No, ja sama rysowałam, przyznaję. A, no widzisz, ale nic nie wyrysowałaś takiego, a proszę bardzo, jaki tekst powstał fajny. Tak. Eliza Orzeszkowa faktycznie czasami bywa nudna, ale jednak to jest lektura obowiązkowa, trzeba znać. No, my wszyscy znamy, także. No dobra, to znamy, to teraz posłuchajmy, zagrajmy, a za momencik spotkanie z gościem, tak? Tak jest. I oto z nami Sebastian Białek, znany jako Biały. Witam serdecznie. Witaj. Szerszej publiczności jesteś znany z programu Mass Be The Music. Skąd pomysł, żeby tam się udać? Skąd pomysł? Po prostu impuls, chwila, natchnienie. Już obserwowałem wcześniej ten program i po prostu chciałem wykrzyczeć to, co się działo od dłuższego czasu we mnie i chciałem po prostu pokazać się, zaprezentować się jako raper, by ludzie w końcu mnie zobaczyli i bez względu na to, jaki byłby werdykt, a myślałem, że będzie 4 razy nie, ponieważ tam kora słynie z ostrych ripost i tak dalej. Podejrzewałem, że nie pójdzie mi tam dobrze, ale chociażby mnie pokazali, żeby ludzie usłyszeli mnie. Ale tam byli jeszcze jacyś na przykład inni rapowcy, hip-hopowcy, czy byłeś, bo wiesz, raczej w hip-hopie to nie jest taki popularny pomysł, chociaż w sumie w reggae też niby niepopularny pomysł, a Bednarek, kurczę, taki sukces, więc jak to tam u ciebie było?
poznałem tam Psychostacha z Wielkiej O, który tam był między innymi. Lecz nie brał udziału, ale był tam. Był tam Psychostach. Nawet mam z nim zdjęcie, tak więc poznałem Psychostacha, ale było bardzo dużo raperów, były raperki nawet. Lecz wiem, że teraz raperki, w tej edycji, której już nie ma, tam bardziej tam robią karierę, ale było dużo, dużo, dużo. Było 19 tysięcy ogólnie ludzi na tych całych castingach. No dobrze, a poznaliśmy Cię w tym programie, a wcześniej jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką, z hip-hopem? Oj, moja przygoda z muzyką zaczęła się, kiedy miałem 10 lat. Zaczęła się między innymi od Wujka, który prowadził program hip-hopowy, który po prostu pokazywał zarówno graffiti, deskę, no i po prostu różnych raperów, którzy tam przychodzili, tak. Zaczęło się między innymi od tego, że musiałem chować kasety, między innymi Leroya, przed moją mamą. Dzisiaj na przykład trwają rozmowy na przykład z Leroyem na temat tam dalszej współpracy, lecz wszystko jest po prostu w toku, tak więc dla mnie jest po prostu wielkim zaskoczeniem, że na przykład siedzę i po prostu widzę Wujka na przykład, nie? Gdzie kiedyś oglądałem go w telewizji w tak młodym wieku. Nie? Proszę bardzo, nic się nie zmieniłem od tego czasu, to jest naprawdę, no, naprawdę dziwne, zastanawiające. Słuchaj, Biały, no to może zobaczymy twój teledysk w takim razie. Jak tam przy teledysku, praca przy teledysku to były męczarnie, czy to było po prostu przyjemne? To było coś niesamowitego, dlatego że tam nie tylko występowali statyści, ale również ojcowie o takim podobnym problemie co ja. No o tym problemie jeszcze porozmawiamy. Dobrze, to może teraz zagrajmy, zobaczymy teledysk i za momencik wrócimy do rozmowy. Nie pomyślałbym nigdy, że posunie się do tego stopnia, że własnego syna będziesz chciała pozbawić ojca. Choć mam, choć konam, ze zgody się nie poddam. Każdy mój wróg i odwieczny antyfan, po wykonie tego utworu sami rację tu przyzna. Kto tu jest szatan? Coś ciebie za matka. Wychowałem cię bez ojca, więc znam ten stan. Zamiast serca masz głaz, widzę to już od dawna. Nie udało się nam, dlaczego mścisz się na mnie? Wykorzystujesz do tego nasze dziecko, to straszne. Nigdy ci nie wybaczę każdą zdradę, jeśli chodzi o me dziecko, to do końca walczę. Jest mi ciężko bez niego, czy ty tego nie widzisz? Jak masz to widzieć? W dniu odwiedzin zamykasz mi drzwi, choć nie mam już sił i ręce opadają. Sam ci zada pytanie na pewno, jak mogłaś, mamo? Weź go, zostaw! Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw. Ja się nie podam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Weź go, zostaw! Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw. Ja się nie poddam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Powiedz mi, kobieto, kto trzymał cię za rękę? Rodziłaś nasze dziecko, krzyczałem, że dasz radę. I to nie jest wszystko, zapomniałaś mą pomoc. Przypomnij sobie, gdzie miałaś alkohol i przemoc. Powiedz, kto był za tobą, kto stał w twojej obronie, kto wyciągnął cię z nałogu, no sama powiedz. Mówią, będzie dobrze, człowieku jest gorzej. Tęsknię za moim synem, chcę go przytulić, Boże. Oddam wszystko, co najdroższe, oddam, co mam. Chcę mieć obok swojego syna, chcę całować go po stopach. Wygłupiać jak zawsze, słuchać jak się śmieje. Przytulać, gdy płaczę, gdy miękam już raczej. Dajcie mi tarczę, bym wygrał tę walkę. Zrozum, człowieku, ja naprawdę nią gardzę. Popatrz choć raz na czyjeś dobro, a nie własne, larwo. Weź go, zostaw! Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw. Ja się nie poddam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Weź go, zostaw! Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw. Ja się nie podam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Łzy same płyną po moich policzkach i ty tego nie widzisz, lecz usłyszysz w głośnikach. Serce w środku ściska, niech zdechnie każda, która na tyle złośliwa, że nie widzi potrzeb dziecka. Głupia, bezduszna f***a, problemów szuka. Argument jest jeden, każde dziecko ma ojca. I tak bez końca, niech każdy z was walczy. No bo kiedy się poddasz, to dla dziecka nic nie znaczy. Nienawidzę cię, dziewczyno, i to nie bez powodu. Ej, poznałem się z tobą, nie po to by iść do sądu. Zrozum, brak tu rozsądku, przyznaję się do błędu. Jesteś nim największym, koniec takich przygód. Jesteś moją pomyłką, lecz nie moje dziecko. Me światło nie zgasło, sprostaj mi, dziewczyno. Żegnam się z tobą, możesz żyć ze mną w roku, lecz mam jeszcze syna, co nie przejdzie obok. O, weź go, zostaw! Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw. Ja się nie podam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Weź go, zostaw! Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw. Ja się nie poddam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Czyli jesteś ojcem, to tak wychodzi, ale czy też jesteś mężem? Nie jestem mężem, jestem stanu wolnego.
Aha. No ten problem to jest taki poważny problem, bo to się dużo i często się mówi o tym, że właśnie kobiety mają zawsze większe prawa do wychowywania dziecka i zawsze sąd, zawsze prawa rodzicielskie daje kobietom. Tak, tak. I tam u was też tak było, tak? Znaczy ja walczę tutaj o same kontakty z synem, nie tak odebranie matce czegokolwiek, bo uważam, że obydwoje rodzice są bardzo ważni, tak? Tutaj jest problem w tym, że matka po prostu utrudnia mi kontakt z synem. Widuje syna co drugi weekend bez obecności matki. Teraz chcę zwiększyć chociażby o ten jeden dzień i połowę wakacji, połowę ferii, połowę świąt. Czeka mnie 10. rozprawa już. Ale słyszałem, że też dziewczyna twoja była, pozwała cię za ten kawałek, tak? Do sądu? Tak, pozwała mnie o utwór Walczę do końca oraz występ w tym programie, w którym brałem udział. Żąda odszkodowania 5000 zł. No ale kurczę, wiesz co, czujesz, że gdzieś tam, no bo z drugiej strony ktoś tak mógłby patrzeć z boku i powiedzieć, o, ten znalazł pomysł na promocję siebie, że tutaj swoje jakby wewnętrzne sprawy, wiesz, gdzieś tam powiedzmy sobie, no rodzinno, coś tam. Żeby wleka, tak? Upublicznia to, że a, to jest gorący temat, wiesz. Aha, że w sensie, że dla popularności, tak. Nie, ja bardzo chętnie bym się zamienił rolami i dlatego, co tak, zwłaszcza tej osoby, która ma dziecko swoje przy sobie i w każdej chwili może i zobaczyć, jak rośnie, jak wychodzi mu pierwszy ząbek, jak pierwszy zaczyna mówić tata, mama, takie naprawdę takie charakterystyczne rzeczy ważne dla rodziców, bardzo chętnie się zamienię i oddam tą całą sławę i to uwielbienie od tych ludzi w zamian za to, że będę się widział z dzieckiem. Żaden problem w każdej chwili. Ja myślę, że jesteś w tym wiarygodny, na pewno jest to prawdziwe. A skąd na pewno z chęci bycia ze swoim dzieckiem bierzesz siłę do tego, żeby walczyć, ale skąd w ogóle taki pomysł i taka odwaga w młodym człowieku, żeby tak się zbuntować i przeciwstawić i faktycznie z tym problemem wyjść do ludzi? Między innymi, przede wszystkim dlatego, że tak bardzo kocham, nie wyobrażam sobie po prostu nie walczyć syna. Ja nie ukrywam, że nie przechodziłem jakiejś tam traumy czy depresji. Wiadomo, że nie leżałem i nie śmierdziałem gdzieś tam, ale to była taka depresja po prostu wewnątrz. Miałem wszystkiego dosyć. Tak samo chciałem skończyć i z muzyką. Kończyłem w tym czasie szkołę. Był to dla mnie bardzo dramatyczny moment. Też postanowiłem sobie i między innymi ten program mnie tak naprawdę postawił na nogi i ci ludzie i ci fani, którzy mnie tak zmotywowali do dalszego działania i między innymi ci ojcowie, ja nagrałem tylko kawałek, to była po prostu chwila, po jednej z wygranych rozpraw sądowych puściłem utwór w internet i po prostu tę oglądalność tego i ci ludzie i maile od tych po prostu ojców, którzy no właśnie, napisali. Jest takie wsparcie, kurczę, na przykład właśnie od też ludzi, facetów, którzy walczą o prawa do spotykania się ze swoim dzieckiem, rozumiem? Tak, tak, piszą i cieszą się, na przykład pisali, że nie dawali rady na przykład, ale po przesłuchaniu tego utworu zmotywowali się, na przykład pytałem jakieś tam wskazówki i tak dalej, no nie studiuję prawa i takich rzeczy, ale mniej więcej jestem w temacie, no jest bardzo ciężko w sądach, jest bardzo duża dyskryminacja. No, ciężko bywa w życiu, wiadomo, to, że ciężko w życiu bywa też wie Liber, tak. W kawałku winny, zobaczmy sobie teraz kawałek Libera. A przecież tak na przykład Liber Mezo, to też chciałbyś robić takie klimaty rapowe jak oni, czy coś raczej innego? Znaczy miałem propozycję znaczy nie chciałbym w takiej tonacji robić jak oni. Okej, okay, no to zobaczmy sobie. No to teraz sobie. Zobaczmy Libera. Libera. Chociaż biegnę przed siebie, serce przestało bić. Tak trudno jest być przedmiotem w torebce tylko na gorsze dni. A wymarzyłem sobie dom, gdzie ty i ja zbudujemy silną więź. Ulokowałem gdzieś na giełdzie uczuć nas, wzbijałem się, a sięgam dna. Pomyliłem się jeszcze raz, a nie da w dłoni zamknąć się dwóch dzikich serc. Nazywam się winny, bo cokolwiek zrobiłbym, już nigdy nie będę właśnie tym, z kim chciałaś być. To, że kiedyś odejdziesz, to jak rzucić na stół w kasynie los. Spoglądałaś niepewnie, kiedy mówiłem wprost, że mamy szczęście, znaleźliśmy siebie już tak jak dusze dwie, co łączą się na zawsze. Nagle niebo spada w dół, zabierasz wszystko, zabierasz wszystko. Nazywam się
nigdy nie będę właśnie tym, z kim chciałaś być. Tylko nam zdarzyło się pokochać od tak, już tylko nam, gdy cała reszta inny ma plan, chciałaś aleją prawd.